Witam serdecznie. Tu Ania Lipska-Buchholz. Podczas spotkania z moimi klientkami w gabinecie kosmetycznym zawsze badam ich skórę. Nigdy nie proponuję pielęgnacji na oko. Bez znajomości rodzaju i kondycji skóry nie da się zaplanować odpowiedniej pielęgnacji. Dlatego dziś nauczę Cię, w jaki sposób rozpoznać rodzaj Twojej cery. Dzięki temu poznasz jej potrzeby i dobierzesz odpowiednie dla niej kosmetyki. A teraz zajmijmy się analizą Twojej skóry. Zadanie nie należy do najłatwiejszych, ale razem na pewno sobie z nim poradzimy. Aby Ci je ułatwić, przygotowałam ankietę, którą znajdziesz w materiałach na stronie sekretycery.pl lub na moim fanpage'u na Facebooku pod nazwą Rozpoznaj swój typ cery. W górnej części ankiety są problemy skóry, a po lewej stronie poszczególne partie twarzy. Wypełniaj po kolei, odpowiadając tak lub nie, czy dany problem występuje. Do analizy będziesz potrzebowała lustro, może być z powiększeniem, i dobrze oświetlone miejsce przy oknie lub lampce. Ważne, abyś dobrze widziała szczegóły swojej twarzy. Na początku usuń makijaż oraz umyj buzię, osusz i odczekaj 30-40 minut. Nie nakładaj kremu, abyś miała niezakłócony obraz swojej skóry. Następnie usiądź przed lustrem tak, abyś dobrze widziała całą twarz. A teraz krok po kroku obejrzymy razem każdą partię Twojej twarzy i zapiszemy wyniki. Zacznijmy od czoła. Oglądając je, wypełniaj poszczególne rubryki ankiety. Czy widzisz na nim zaskórniki, czyli drobne, ciemne punkciki? Czy zauważasz krostki, czyli pryszcze? Czy Twoja skóra jest cienka czy gruba? Abyś mogła zobaczyć różnicę, jak wygląda skóra cienka, a jak gruba, chwyć delikatnie dwoma palcami skórę pod okiem. W ten sposób. Zobacz, jaka jest cienka. Następnie zrób to samo na przedramieniu. I zobacz, że jest znacznie grubsza. To porównanie jest bardzo banalne, ale na pewno pokazuje różnicę w dotyku między cienką a grubą skórą. To powinno ułatwić Ci rozpoznanie. Tak samo chwyć skórę na czole i spostrzeżenia zapisz w ankiecie. A teraz przyłóż palec do czoła i delikatnie przesuń go po skórze. Czy wyczuwasz na palcu łój, czyli tłuszcz? Przyjrzyj się dokładnie, czy Twoja skóra na czole się błyszczy, czy jest matowa. Czy czujesz przesuszenie? Czy czujesz ściąganie? Czy widzisz rozszerzone pory, czyli delikatne, małe dziureczki? Czy zauważysz rozszerzone naczynka, czyli cienkie, czerwone niteczki? Przyłóż rękę i delikatnie przesuń ją po czole. Zwróć uwagę, czy Twoja skóra jest szorstka czy gładka. Czy jest zaczerwieniona lub zaczerwieniła się pod wpływem dotyku? Czy dostrzegasz zmarszczki? Czy zauważasz zwiotczenie? Spójrz, delikatnie chwyć między dwa palce skórę w ten sposób. Przytrzymaj sekundę, a następnie puść. Jeżeli od razu skóra powraca do pierwotnego kształtu, oznacza, że jest jędrna. Jeżeli powraca po jednej, dwóch sekundach, oznacza, że jest zwiotczała. Czy odczuwasz swędzenie lub pieczenie teraz lub może w ciągu dnia? Bardzo dobrze. Pierwsza część analizy Twojej twarzy jest za nami. Na tej podstawie obejrzyj pozostałe części Twojej buzi, czyli nos, brodę, policzek lewy, policzek prawy, okolice oka lewego i prawego, szyję oraz dekolt i wypełnij ankietę. Następnie zsumuj wszystkie odpowiedzi na tak i zobacz, do jakiego opisu skóry pasują. Im więcej odpowiedzi na tak, tym bardziej zwróć uwagę na dany problem lub cechę skóry. Dodatkowo, aby ułatwić Ci rozpoznanie, przygotowałam w dolnej części ankiety, czym charakteryzuje się dany typ skóry. Jeśli masz skórę tłustą, to jest ona błyszcząca, gruba, ma rozszerzone pory, zaskórniki, wyczuwasz łój pod palcami i często pojawiają się na niej krostki lub grudki. W ciągu dnia wiele razy musisz poprawiać makijaż, bo często się błyszczysz. Jeżeli Twoja skóra jest sucha, to nie ma rozszerzonych porów, często odczuwasz ściąganie i przesuszenie. Jest matowa i cienka. Możesz zauważyć delikatne naczynka. Rzadko pojawiają się na niej krostki, może się łuszczyć w niektórych miejscach, a makijaż to jeszcze bardziej podkreśla. Jeśli zauważyłaś, że w pewnych miejscach Twoja skóra się błyszczy, a w innych jest matowa lub ściągnięta, to oznacza, że masz skórę mieszaną.
Cera mieszana jest połączeniem tłustej i suchej lub normalnej. Najczęściej tłuste partie występują na czole, nosie i brodzie, tworząc tak zwaną strefę T. A policzki lub tylko ich boczna część są bardziej suche. Jeżeli zauważyłaś na swojej skórze zmarszczki i zwiotczenie, skóra stała się bardziej cienka i matowa, a dodatkowo owal Twojej twarzy nie jest wyrazisty jak wcześniej, to Twoja skóra jest dojrzała. Jeżeli Twoja skóra pod wpływem dotyku się czerwieni i dostrzegłaś na niej rozszerzone naczynka, a dodatkowo pojawia się na niej rumień przy zmianie temperatur, szczególnie zimą lub gdy się denerwujesz, to masz cerę naczyniową. Jeśli natomiast czujesz ściąganie, swędzenie lub pieczenie, Twoja skóra jest szorstka, źle toleruje kosmetyki, nie lubi gdy na niej eksperymentujesz, reaguje podrażnieniem na wiatr, słońce czy mróz, to znaczy, że Twoja skóra jest wrażliwa. Może się zdarzyć, że mając skórę tłustą, suchą, dojrzałą lub mieszaną, masz również cerę wrażliwą. Skóra może stać się wrażliwa nawet w przypadku skóry tłustej, do pielęgnacji której stosuje się silnie drażniące kosmetyki. Natomiast cera naczyniowa często towarzyszy skórze suchej, która z natury jest cienka, więc i naczynka są bardziej narażone na działanie czynników zewnętrznych. Może również występować w przypadku skóry dojrzałej, wrażliwej i mieszanej. Wiem, że ocena cery nie jest łatwym zadaniem, ale pamiętaj, że jestem tu z Tobą i pomogę Ci, jeżeli będziesz miała wątpliwości. Napisz je w komentarzach na dole. A już za tydzień dowiesz się, jakie są rodzaje produktów do pielęgnacji twarzy. Do zobaczenia!